Witam w 12 webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, realizowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach programu EOG. Normalnie byśmy tutaj witali jakiegoś gościa specjalnego, ale tym razem my nim jesteśmy. Że pokażemy Wam trochę od kuchni, jak realizujemy webinaria i jak to wszystko wygląda. Także dzisiejszymi gośćmi będziemy my. Jest to 12 webinarium. Już rok nagrywamy dla Was w ramach tego projektu. Ja w roli prowadzącego, Seweryn od strony technicznej. Może na początek, Seweryn, opowiedz, jak to się stało, że znalazłeś się w tym projekcie, jak zaczęła się Twoja przygoda z webinariami, tak żeby nasi obserwatorzy i goście posłuchali trochę o historii. Początek w ogóle tutaj mojej przygody z centerkiem, jakby od tego zacząć, to były stricte same zajęcia taneczne z seniorami, które trwają do tej pory. No i jakby już to od 2018 roku działamy, natomiast pojawiły się też inne projekty już tam po roku. Mariusz zobaczył, że dogadujemy się tutaj w centerku, jak razem pracujemy, że to działa, i postanowił dodać mnie do projektu, w którym to właśnie pisaliśmy, że będą tak zwane właśnie webinaria i podsumowanie miesiąca, czy też live streamy. Generalnie była taka też potrzeba, żeby zrobić coś nowego w centerku, bo wcześniej takich jakby cyklicznych materiałów z gośćmi nie było, więc tutaj taka padła taka tutaj przestrzeń do tego, żeby to można w tym projekcie zrobić. No i zaczęliśmy właśnie współpracować i ja zacząłem tworzyć właśnie też te nagrania. Ja też jako muzyk i właśnie producent muzyczny tym dźwiękiem się zajmuję, stąd też dziś dla mnie to jest też tutaj rozwijanie swoich kompetencji, jakiś inny grunt do tego się pojawia, no bo jednak później ten dźwięk obrabiamy, ten obraz tutaj, żeby to przystępnie wyglądało, żeby każdy sobie mógł odsłuchać, więc zaczęło się to właśnie od, no tak naprawdę, napisania kolejnego projektu i tak tutaj to nam teraz ta formuła się podoba i robimy to cały czas. W zasadzie chcemy to kontynuować, tylko ulepszać po prostu, tak? Dodawać kolejne wyposażenie, żeby były lepsze mikrofony, akustykę, żeby lepszy obraz był. No i też tak ogólnie pod kątem merytoryki oraz takiego tutaj obrabiania samego materiału. Kiedyś nie mieliśmy na przykład intra w materiałach. To też kolejny projekt przyszedł i to po prostu zostało zlecone i też to wprowadziliśmy. Także to są takie małe smaczki, to na przestrzeni tych już 3 lat, bo pierwszy rok to jeszcze tego nie robiłem, a później już to zacząłem właśnie robić, no to można też sobie zobaczyć, jak to po prostu no, z miesiąca na miesiąc rzecz biorąc, to się po prostu zmienia. Tak. Sukcesywnie ulepszaliśmy nasze materiały, wprowadzaliśmy takie drobne nowości, oczywiście no w miarę naszych możliwości, bo to wszystko jest jakby dosyć kosztownym działaniem, natomiast zawsze coś się da ulepszyć. Ja tylko dodam, że zanim zaczęliśmy tworzyć te materiały, to też myśmy trochę zainwestowali w siebie, chodziliśmy na różne szkolenia, warsztaty takie właśnie z promocji i postanowiliśmy właśnie, że Seweryn mógłby zajmować się taką działką promocyjną w projektach i tworzyć różne takie materiały, stąd właśnie awansował i kolejnym jego zadaniem było właśnie taka funkcja specjalisty do spraw promocji i to jest już kolejny projekt, właśnie aktywizacja osób chorujących psychicznie i tutaj właśnie zapraszamy naszych gości, którzy są bohaterami tego projektu i z nimi tutaj się raz w miesiącu spotykamy, raz na webinarium, raz na live streamie też podsumowujemy te nasze działania. A opowiedz mi, jak od kuchni wygląda tworzenie takiego webinarium? Co się dzieje, jak się do tego przygotowujemy? No na początku to musimy ustalić, kogo chcemy zaprosić. Także to jest kluczowe. Mamy zawsze kilka osób. Mariusz tutaj z racji tego, że się no, obraca w tym całym środowisku i tych ludzi zna masę, to zawsze wie, kogo tutaj
można zaprosić, kogo tutaj warto podpytać i właśnie z kim zrobić wywiad. Także ja zawsze dostaję od Mariusza kilka osób proponowanych i ja sobie do nich albo piszę, albo dzwonię. No i ustalamy termin, jeżeli są chętni, no to się umawiamy do mnie teraz do studia, kiedyś to było w Centerku, albo też online w trakcie pandemii, także sobie tam różnie trzeba było radzić, natomiast teraz to jest tutaj u mnie w studio. No i zapraszamy. W tym samym czasie Mariusz dostaje ode mnie też taką jakby notkę o danej osobie, którą ta osoba z kolei do mnie przesyła, bo to ją proszę, żeby właśnie tam napisała kilka zdań o sobie, czym się zajmuje, ile czasu, no takie, żeby mniej więcej było wiadomo, w jakim teraz jest momencie, co wtedy też daje nam taki wgląd do tego, o co można ją zapytać i na podstawie tego Mariusz tworzy sobie właśnie pytania. No i potem już jest ten dzień nagrania, tu przychodzimy, śmiechy, śmiechy. No ja do tego tutaj używam swojego telefonu plus mikroportów, o, które tu zresztą nawet widzicie. Także mikroporty jedne podłączamy do telefonu. Jest taki transmitter, który ten dźwięk jakby zbiera i w skrócie przesyła do telefonu, gdzie teraz jak nagrywamy siebie w tym momencie, no to ten dźwięk nie jest z otoczenia, tylko przesyłany jest przez ten mikrofon, także możecie usłyszeć, że on jest taki bardziej wyrazisty i pełniejszy, a na przykład nie słychać echa, tak? Bo w tych amatorskich nagraniach, czy też w naszych pierwszych możecie sobie usłyszeć, jak na przykład słychać bardzo echo pomieszczenia, czy też jakieś stukania, tupania i tak dalej. Także to jest istotne, żeby właśnie takie rzeczy wyeliminować, do tego właśnie ten jest sprzęt. Po samym nagraniu sprawdzam, czy się nagrało z dźwiękiem, bo czasem się nie nagrywa. I już raz się o tym przekonaliśmy, że się nie nagrywa. Natomiast no tak czasem jest, bo to jednak są przedmioty, więc no wiecie jak to działa. Raz działa, raz nie działa. Natomiast najczęściej wszystko jest w porządku. No i później jeszcze dochodzi etap tak zwany postprodukcji, czyli ja ten materiał wideo zgrywam na komputer. Pierwszą częścią, jaką robię, to jest obróbka jakby tego wideo, czyli przycinam początek, przycinam koniec, stawiam intro, wstawiam zakończenie. Z reguły jedziemy na tak zwanym one-shocie, czyli bez żadnych przerw ani ucięć, więc wszystko jest jakby naraz, więc tu nie zauważacie na tych nagraniach jakichś nagle zmian, że o, było zatrzymane czy coś, tylko jedziemy od razu. I po takiej obróbce to jeszcze wprowadzam ten już nagrany materiał do mojego programu, w którym tworzę muzykę i obrabiam dźwięk. No i tam już skupiam się właśnie stricte na samym dźwięku, czyli usunięciu jakiegoś pogłosu, wyrównaniu dźwięku, bo na przykład jak my rozmawiamy, no to teraz, jak będziecie tego już słuchać na YouTubie, no to będziecie słyszeli, że ten nasz dźwięk jest równy, jeżeli chodzi o jego głośność. Natomiast w praktyce, no to jak rozmawiamy normalnie w życiu, no to raz mówimy ciszej, raz mówimy głośniej. Więc żeby uniknąć takich diametralnych skoków, chociażby na przykład między tym, jak my mówimy, jaką głośnością, tylko żeby to było na jednym poziomie, no to ja stosuję pewne zabiegi takie właśnie mikserskie. I dzięki temu ten dźwięk jest pełniejszy, równiejszy i wtedy możecie to w lepszej jakości słyszeć. Tak jak na przykład w radiu, jak słuchacie, no to też jak słuchać tam tego prezentera, no to on też mówi takim równym głosem, no to właśnie do tego tutaj też dążymy. No i Severn słusznie dodał, że właśnie staramy się to robić na one shotcie, tak, żeby to był jeden materiał. Chcemy, żeby to było po prostu, żeby to było naturalne, przystępne, niewyreżyserowane. Nasi goście nie znają wcześniej pytań, to jest też ważne, to jest dla nich niespodzianka. Dzięki temu jest tak. To naturalne i to jest swego rodzaju taka opowieść o przygodzie zwanej wolontariatem. No i myślę, że to jest o wiele ciekawsze niż jakby to właśnie było takie przygotowane i pod linijkę. No jest bardziej naturalnie na pewno. Tak, tak. A o to nam chodzi, że ma być rozmowa, a nie takie od A do Z wszystko wiadomo, tak. Bo byłoby czuć, że coś jest tak już wyreżyserowane, a nie to chcemy. My właśnie wykorzystujemy do tego sprzęt, który mamy możliwość zakupienia dzięki projektowi. Tak właśnie tutaj Severn wspomniał, mikrofony czy oświetlenie. Natomiast tutaj większą część udostępnia Severn w swoim studio. Pokażę Wam pewnie w przebitkach, jak wygląda ten sprzęt i czym tutaj się posługujemy, jak to wygląda
właśnie od kuchni, bo myślę, że to jest takie ciekawe, jeżeli ktoś nie wiedział, tak jest, jak to wygląda. No jest to dosyć skomplikowane. Tutaj technologia, jak ktoś, tak jak ja, nie zna się na tym. Ja tylko dodam, że nie jestem tutaj też żadnym profesjonalnym speakerem, po prostu robimy to w ramach naszego projektu, w ramach naszej pracy i to jest dla nas taka dodatkowa, myślę, że fajna. Też się uczymy tego. Rozwijać, tak. I widzimy, że też z miesiąca na miesiąc coraz pewniej się w tym czujemy i sprawia nam to dużo, dużo przyjemności, że właśnie możemy coś innego robić niż siedzieć za biurkiem, czy też, nie wiem, uczyć tańca. No, tutaj możemy się spotkać i o tych naszych pasjach też porozmawiać z gośćmi. No właśnie, a co jest celem w tych webinariach, które realizujemy obecnie w tym projekcie? Chcemy, ja tu tak jak jestem od tej strony takiej technicznej, to ja jakby zauważając po tych gościach, jakich zapraszamy i po tych właśnie materiałach, jakie już zrobiliśmy w tym projekcie, to ja sobie to mogę podzielić na jakby dwie kategorie. Nazwijmy dwie kategorie gości. Tak to bym nazwał. Pierwsza kategoria to są tak zwane inspiracje, które reprezentują osoby, które właśnie w tym projekcie uczestniczą, czyli ci wolontariusze, którzy właśnie pokazują, jak to jest od strony tej, dla której my ten projekt tworzymy, czyli właśnie to są głównie te osoby z problemami psychicznymi, które z nami działają i one pokazują, co to daje ten projekt, właśnie jakie są ich doświadczenia przed, po, czy coś się zmieniło, że mają chociażby więcej przestrzeni do działania, czują się potrzebni. No i też jakby tak zdrowotnie podbijają się do góry, no bo właśnie z tymi ludźmi się spotykają, czy też ze zwierzątkami, a to po prostu działa na nich leczniczo. No i ta druga kategoria to bym nazwał kategorią taką poradniczą, czyli właśnie z lekarzami się tutaj spotykamy, z koordynatorami, opiekunami, którzy z nami też tutaj działają. No i oni właśnie oprócz swojego doświadczenia to właśnie przekazują takie złote myśli, rady dla innych miejsc, które by chciały podobną pracę wykonywać, myślę, właśnie z takimi wolontariuszami i właśnie w takich różnych placówkach. Także tak najprościej rzecz ujmując, to ja to tak wymyśliłem, że to tak jest. Nie wiem, jak ty masz, jakie ty masz odczucia. Ja sobie podobnie to dzielę, natomiast z mojej strony, tak, no bo też jakby w innych stronach tutaj pracujemy przy tych webinariach, ja sobie dzielę po prostu to na trzy grupy z kolei. Wolontariusze, koordynatorzy i specjaliści, tak. Jakby to są dla mnie takie kategorie osób. No właśnie, dla ciebie są takie dwa worki, dla mnie z kolei trzy. Właśnie ci odróżniam tych koordynatorów od specjalistów, czyli jeszcze jakby taka dodatkowa funkcja, troszeczkę inaczej po prostu przygotowuje się do tych rozmów i to po prostu bardziej pod kątem przygotowania, tak? No bo z wolontariuszami wiadomo, rozmawiamy o tym, jak się zaczęła ta przygoda z wolontariatem, co ich skłoniło, czy lepiej się czują w trakcie podejmowania tego wolontariatu. Rzeczywiście tutaj widzimy, jak fajnie się otwierają ci wolontariusze. Oczywiście jedni bardziej, drudzy mniej, no bo to jest też krępujące wystąpić przed kamerą i tutaj opowiadać o swoich doświadczeniach. Nie wszyscy też chcą się ujawniać, natomiast to jest, myślę, taka fajna dla nich funkcja terapeutyczna i rozwojowa. Koordynatorzy bardziej też pokazują, jak to wygląda z ich strony właśnie, przyjmując tych wolontariuszy. A specjaliści dodają jeszcze takiej odnogi, jak to można zorganizować z punktu widzenia takiego terapeutycznego, co może właśnie im pomóc, na co zwrócić uwagę. No coś, o czym czasami nie myślimy w tej naszej pracy, bo my tak szybciutko przeskakujemy z jednego działu do drugiego. Tutaj możemy się na chwilę nad tym zatrzymać, pochylić i porozmawiać. Także ja to trochę widzę. Natomiast no, chyba tak podobnie jednak to postrzegamy. Tak, podobnie i też tutaj jesteśmy bardzo zgrani i czujemy, że to jest no, fajny element naszej takiej pracy. Tak, tak. Zresztą jak sami tutaj, nawet teraz jesteśmy przed kamerą, to dla nas to jest w ogóle trening, jakby nie patrzeć, no bo tak jak Mariusz tu powiedział, no to nie jest łatwo tak przed kamerą rozmawiać i też myślę, że dla każdego to jest
forma też właśnie takiej podbudowy pewności siebie i fajnie, że my możemy też te osoby tutaj zapraszać, bo jednak to wszystko tworzą ludzie i dobrze jest zobaczyć tych ludzi, żebyśmy my się też mogli utożsamić z tym, że nie tylko to są jakieś tam same posty, gdzieś tam, że tylko mówimy na Facebooku na przykład, że tam się coś dzieje, tylko faktycznie są te osoby, tu przychodzą, porozmawiają z nami, wy możecie je zobaczyć i potem skojarzyć gdzieś tam na jakimś naszym evencie, na przykład jak jesteśmy na gali wolontariatu czy gdzieś i po prostu od razu to się łączy, więc myślę, że to jest tutaj też takim kolejnym naszym efektem tego i celem, że gdzieś taka społeczność Chcę, żeby to było tak spójne, takie uzupełnienie właśnie, żebyście też widzieli, jak to wszystko wygląda, nie tylko w świecie postów, gdzie można wszystko podkoloryzować tutaj. No tutaj tych osób nie przygotowujemy często, to co mam na kasę, tutaj te pytania zupełnie zmieniamy, modyfikujemy i zupełnie inaczej ta rozmowa przebiega niż sobie planujemy, ponieważ no, widzimy na przykład, że coś ciekawego ktoś chce powiedzieć, więc no tak dalej śrubujemy i próbujemy się dowiedzieć więcej o czymś, co tutaj jest interesujące w tym momencie. A czy przypominasz sobie jakieś śmieszne zdarzenia albo jakieś wpadki? Czy takie się zdarzyły? Pamiętasz? Jak myślę o wpadce, to tylko mi się ten Gdańsk przypomina. No to powiedz może, bo może... No to tylko ten Gdańsk. Co mieliśmy super pomysł, bo byliśmy mega miejsce w ogóle tam, to Centrum Wolontariatu w Gdańsku, no to tam się... Mieliśmy tam wizytę studyjną właśnie z tego projektu aktywizacja sportu psychicznego poprzez wolontariat, żebyśmy sobie porównali nasze praktyki. Tak, i się wchodzi, to po prostu wow, no to stwierdziliśmy, ale będzie super miejsce na nagranie webinarium. Oczywiście się pięknie nagrało, tylko szkoda, że jak potem włączyłem, to było bez dźwięku, więc... Trzeba było dograć webinarium na Zoomie, no już nie było tego bał, ale i tak myślę, że wartościowe było to bardzo, a to też daje taką lekcję, że nawet jak wszystko jest teoretycznie podłączone i działa, to czasem może nie, więc trzeba zawsze sprawdzać dwa razy, także to tak dla przyszłych osób, to by może też chciały takie rzeczy robić gdzieś tam u siebie, to tak w ramach... takiej złotej myśli. Zawsze sprawdzajcie te nagrania po zrobieniu. Ja to robię tak po prostu, że jak przychodzi gość, to coś tam nagramy z pół minutki, sprawdzamy halo. Ja potem wyłączam ten filmik, sprawdzam, czy słychać i wtedy podłączam i z reguły już wiadomo, że jest wszystko dobrze. No jako takie wpadki inne to chyba nie. To tam... No wpadką to może być to, ale wy tego nigdy nie widzicie, czyli jak czasem trzeba przeczytać turbo długą linijkę na wstępie, co to za webinarium, skąd, za co i w ogóle, wiadomo, trzeba było to jakby z szacunku do tego, do tych osób i do tych miejsc, co nas finansują, natomiast czasem jest to niezła wyzwanie faza. Logopedyczne to jest. Tak, wyzwanie językowe, więc czasem to można byłoby z tego zrobić oddzielne webinarium, myślę. Może kiedyś zrobimy taki making of i pokażemy właśnie serię wpadek językowych, ale to jest zazwyczaj na początku, potem już jak zaczniemy, to fajnie idzie. No a też pamiętam jakieś takie nasze pierwsze spotkania, i gdzie nam się na przykład nie mogliśmy światła tam ustawić dobrze, coś tam było prześwietlone, albo coś zgasło, albo okazało się, że no, na początku mieliśmy taki pomysł, że mieliśmy logotypy z tyłu i po prostu nieraz nie zauważyliśmy, że logotyp zgasł na przykład w trakcie, albo w ogóle się nie wyświetlił. I od tego momentu zrezygnowaliśmy. Bo też ten ekran tak nie było widać na tym ekranie. To, co chcieliśmy, jak na żywo, więc tak mieliśmy. Ale tak jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma telewizora, więc jakby teraz jest też w ogóle inaczej, jednak stawiamy na dźwięk, żeby to było jednak dźwięk i obraz, żeby tak było widać, słychać i żeby przekaz był jasny, klarowny i dla każdego zrozumiały. Tak. No patrzę na liczniku, to żeśmy tu się odpalili nieźle. Tak, no dzisiaj się odpaliliśmy. No nie wiem, co jeszcze możemy wam opowiedzieć. Myślę, że to jest teraz taki moment, gdzie ja zrobię tutaj czary-mary, zrobimy tutaj przejście do tego, jak wam pokażę studio, jak to się montuje, także 3, 2, 1, pyk. Halo, witam. W momencie postprodukcji, czyli to jest taki moment, w którym jak już nagramy filmik, to go tutaj wtedy wprowadzam do swojego programu, gdzie właśnie oprawiam, czyli na przykład dodaję intro. Tutaj można sobie zobaczyć, że
prostu będzie sobie leciało. Intro, hop. Tak, później przejście do naszego materiału. Tu jedziemy, jedziemy. No i mogę tutaj sobie przycinać, tak. Przecinać, dodawać różne efekty, które sprawiają, że lepiej to brzmi wszystko. Na przykład właśnie usuwanie jakiegoś pogłosu, czy też jakiś właśnie szumów tła, bo często gdzieś takowe się pojawiają, więc trzeba na to zawsze zwrócić uwagę i przy właśnie takim montowaniu to zrobić. I to jest właśnie taki tutaj moment, kiedy ja mogę sobie nad tym popracować. Tak, oczywiście jakieś dodatki tutaj, czy to jakieś przejścia, różne rzeczy można tutaj dodawać. No i później taki materiał wrzucam do YouTube'a i możecie go sobie oglądać. Więc tak to tutaj w skrócie wygląda. Dobra, i już jesteśmy z powrotem. Tak. Tak, i to tak wyglądało, tak właśnie wygląda studio i proces potem postprodukcji. Więc mamy może nadzieję, się inspiruje, tak. Też będzie u siebie robił takie spotkanie i to tak. Też... Ja zapraszam do siebie na jakieś nagrywania, ktoś chce coś nagrać, jakiś materiał, potrzebuje jakoś to profesjonalnie, jakiś tekst nagrać, żeby to nie brzmiało jak nagrywanie piekarnikiem, no to zapraszam tutaj w Łodzi, kontaktujcie się. No i tak to u nas wygląda. Słuchajcie, to było nasze 12 tak. spotkanie w tym projekcie, czyli już rok pracy, natomiast tak Seweryn powiedział, 3 lata w ogóle już działań około takich. 3 lat my to tworzymy dla Was, więc dziękujemy, że jesteście z nami, że to oglądacie, słuchacie i Wam to w jakiś sposób pomaga, czy jest to inspiracją dla Waszej pracy, także dziękujemy za to, że jesteście z nami. I co, w nowym roku życzymy Wam wielu sukcesów w Waszej pracy codziennej, żebyście działali, nie poddawali się, bo naprawdę warto i ściskamy Was mocno. Tak jest. Spotkamy się w nowym roku. Natomiast my jeszcze tutaj odpalimy live streama, także jeżeli Wam się to wszystko podoba, to pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, dawać łapkę w górę, udostępniać, bo dzięki temu no, możemy dotrzeć do większej rzeszy osób, która być może skorzysta z tego, co robimy. A jak chcecie, to wspieracie nas na Patronacie, wszystko oczywiście tak w opisach. Jest. Także dziękujemy. Zdrówka i wszystkiego dobrego. Zdrówka. Bawcie się dobrze na nowy rok. Cześć. Impreza musi być ostra. Pa!